Hejka wszystkim, witam z powrotem na moim kanale, ja jestem Masza, a dzisiaj przychodzę do was z z najgorszą makijażystką. Jakby teraz jedziemy na jakiejś zadupie, gdzieś w ogóle w przeciwną stronę Warszawy, gdzie ja mieszkam. And yeah, zobaczymy, słuchajcie, zrobiłam jej nawet troszeczkę ułatwienie, dlatego, że zrobiłam sobie lekki skincare i tak dalej, także we will see, co zrobi. Mam w planach powiedzieć, że chcę świąteczny makijaż, dlatego, że idę na wigilię pracowniczą i robię sobie z tego vloga. I słuchajcie, wpadajcie na mojego Instagrama, TikToka oraz co? Twittera. A w ogóle słuchajcie, od kiedy mam okulary, co nie, to ja tylko chodzę i jestem po prostu pan Hilary. Naprawdę, od kiedy mam okulary, to cały czas je gubię i jestem po prostu pan Hilary. Gdzie są moje okulary? This is the outfit, słuchajcie. Dobra, czekajcie, zamawiam Ubera i będziemy in touch. I dobra, słuchajcie, ogólnie nie chcę robić szumu itp., ale to jest dosłownie, tutaj jest las, nic nie widać. Jak przyjechałam tutaj taksi, to poprosiłam kierowcę, żeby czekał na mnie, bo ja się boję. Ale dopiero tutaj przeczytał, że jest kosmetyka, dlatego się nie bałam tutaj wejść. Nie chciałam wyjmować nawet tutaj kamery, wiecie? Nagrywam to telefonem. Jeszcze zaraz pani chwila, pokażę ten makijaż, jak bym chciała. Dobrze. Jakieś smoki, coś takiego? Mogę pani wysłać, no. A co pani teraz ten? Nakładam krem. To jest krem Afrodyty, nawilżający. Nakładamy bazę teraz. Która zwiększy przyczepność? Oczy proszę zamknąć, bo muszę nałożyć taką bazę na podcienie. Od pani z daleka? Nie z Warszawy. Znaczy ja przyjechałam teraz do Polski, ale ogólnie z Warszawy. Tutaj na czole to bym zrobiła troszeczkę korektorem, bo widzę, że są takie delikatne, czerwonawe zmiany. Znaczy jak ma jakieś pani może spięki czy coś, to może... Znaczy ja już jak tutaj skończę, to już nie będę pani... No tak, ale podkład i tak dalej, to może lepiej ten... Ja sobie poradzę. Okej. Okay. To o której impreza się zaczyna? 23. Zaczyna się? Tak, 23. Tak. Mm-hmm. No to z alkoholem i tak dalej. Ja wiem. Daleko stąd? No w centrum. Centrum. No. Myślałam, że może tutaj w tym holiday... Nie. Co? Podkładu teraz używa, czy podkład? Tak, podkład. A jaki to? Fluid. To jest Ivory Rimmel. Ale ja mam różne, dlatego że każda firma też ma troszeczkę inne to odcienie, a trzeba dopasować konkretnie do karnacji. Mogę dać więcej, jakby pani chciała, ale jeśli chodzi o pani skórę, to nie ma takiej potrzeby, żeby jakoś bardzo interweniować podkładem, bo pani ma bardzo ładną cerę, tylko troszeczkę tych wyprysków widzę na czole, ale to... Teraz to po południu rozpadało, bo w dzień nie padało tak. Ta pogoda. Oby do wiosny, ja to mówię. Szkoda, że nie ma śniegu, nie? Tak jak było, właśnie, to śnieg bo był, ładnie, no. To by było inaczej, tak co jak mokro, tak to... Troszeczkę będzie inaczej, bo tutaj koniec brwi jest... Chyba mogę pani wydłużyć. Mogę właśnie, jeśli pani to nie będzie przeszkadzało, to ja trochę to wydłużę, żeby był ten rysunek podobny, bardziej zbliżony. A co to jest? Kratka czy tak, co? Kratka, nie... kratka. No ale przynajmniej ma dobrą przyczepność ta kratka. Tutaj mają być te falki takie. Mi się wydaje, że lepiej będzie tak, ale jak pani chce, to możemy wyjechać jeszcze poza ten kącik, tak jak jest. No jak pani uważa, że będzie lepiej? Mi się wydaje, że lepiej będzie tak, ale na zdjęciu, nie wiem czy pani widziała, tutaj idzie jeszcze poza kącik. Mogę zrobić to jeszcze poza kącik. No może być poza kącik. Tak? Go! Auć. To jest takie delikatne miejsce, więc... No ja ogólnie słucham powieki, więc tym bardziej. A tutaj jak rysuję, to boli? Nie, tam tylko przy kąciku, tak trochę jak pani powiedziała, że to było. Mhm.
Ja wiem teraz to w ogóle w czasie tego okresu świątecznego. Właśnie nie jesteś może bardziej błyszczącego? Mm-hmm. Tak, tak, zaraz nałożę jeszcze bardziej błyszczące, tylko na razie muszę pani to tło zrobić takie miedziane. Który? O ten. Okej. Okay. On fajnie się błyszczy, zaraz zresztą pani zobaczy. A co to jest? Na czerwono te kuleczki takie, które były tam na tym. A z czego to? Z cienia. Jego mogłabym przykleić, jakby pani chciała. A coś bardziej czerwonego może? Taki brokat. To mogłabym to po prostu nałożyć, ten brokat. To naklej. Okej. Okay. Ten od rzęs. Ej, no właśnie, bo chodzi o to, żeby było trochę bardziej czerwone, nie? To mi będzie widoczne, bo ten cień to... Tutaj dodać. No jest lepiej, jest lepiej, nie jest okej. Ale panią po... Ale czy w kąciku chce pani też ten brokat? Tak, teraz niepożądany brokat nam się poprzykleją. Ja to najwyżej później na koniec jeszcze pani oczyszczę i jeszcze raz korektor dam. Dół zrobić. Chce pani tak? Chce pani tak? Tak, 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 tak. Chcesz poświęcać to raczej grubini. Chcę zapytać o post. Ja bym tutaj jeszcze dodała na pewno na górnej powiece, żeby bardziej się świeciło. Bo się słabo świeci to. Proszę teraz zobaczyć, czy to złoto teraz, no moim zdaniem lepiej teraz to wygląda. Ja bym w ogóle trochę rozblendu, jakby tak roztarła ten zieleń. Wie pani, łatwiej ustalić i dorobić niż ująć, nie? A pytanie ma pani może doczepione rzęsy? Mam. A można doczepić też do tego? Można, oczywiście. Bo tam jest taki bardziej ten... Dobrze, dobrze. Tylko wie pani, ja tak się zastanawiam, znaczy nie zastanawiam, tylko jestem pewna, że trzeba zrobić górną linię rzęs jeszcze. Czyli po prostu kredką dorysuje tutaj pani zieleń. Proszę zobaczyć, żeby był podkreślony góra. Co robimy pomiędzy brwią a brwią... Pomiędzy brwią a tą falką zieloną. To może pani zrobić coś, żeby lepiej wyglądało. Jak pani zobaczy. No szkoda, że pani nie przyszła na regulację brwi wcześniej. To się przydało trochę uszczuplone. Co jeszcze tutaj robimy? Znaczy, no nie wiem, wydaje mi się, że to chyba wszystko z obrazka, nie? Wydaje mi się, że tak, tylko nie podoba mi się to, że mało się świeci ta powieka, kurde. W porównaniu do tego. Ja bym tutaj jeszcze coś zrobiła. To jest coś takiego, przecież nie bać, że co ja dokładam. Wszystko konsultuję, ale myślę, że to złoto będzie fajnie jeszcze dodawało taki efekt wzmocniony świecenia. To może zrobię drugie i potem rzęsy już razem, dobra? Okej. Okay. Bo robimy oczywiście obydwoje oczu, tak? Tak, tak. Jak będę doklejać, to też bardzo proszę o patrzenie w jeden punkt. Oczywiście ten klej, miała pani tak robione kiedyś, czy nie? Ten klej on się zrobi za chwilę przezroczysty, nie? Klientki mnie pytają, ojej, co to będzie, jak on taki biały, a to się robi później już przezroczyste. Więcej dokładamy? Nie, chyba będzie okej. Konturowanie. Proszę mi powiedzieć, co by pani chciała. Mocno, lekko, jak by pani chciała? W tym ubraniu pani nie idzie, mam nadzieję. Nie. To jest jakiś konzer w pudrze? Tak. Okay. Muszę tu też kości policzkowe trochę podtuszować, żeby nie były tak widoczne bardzo. To nie jest na obrót, czy właśnie... Nie, właśnie, żeby coś uwypuklić, to trzeba na przykład dać rozświetlacz, rozjaśniacz. Nie wiem, czy pani używa. To, co chcemy zatuszować, to musi być ciemniejsze, a to, co chcemy, żeby było widoczne, to trzeba połysk dać na przykład, tak? Czyli na przykład rozświetlacz dać. Na przykład jak jest nos za szeroki, pani akurat miała taką brwę, ale to wtedy boki robimy na ciemno, a dajemy jasną linię po środku nosa. Nie było tutaj zrobić, żeby po prostu, żeby nie było takiej granicy, nie? Chce pani mocniej tego różu, czy tak delikatniej? Wydaje mi się, że mocniej. To jej będzie najlepiej, wydaje mi się, do makijażu, może pani zdecyduje. Proszę spojrzeć na mnie, proszę ode mnie. Promocja. Możemy nos jeszcze wykonturować? Tak, tak, tak.
Jeśli chodzi o rzęsy, wszystko w porządku, nic tam nie, ten nie. klej nie wpłynął do oczu. Nie, nie czuje nie, pani? Nie. Dobra. Na czoło rozświetlacz? Nie. Raczej nie. Jeśli chodzi o usta, to mam błyszczyki tylko, nie mam pomadek. I zawsze klientkom mówię, że tak naprawdę na jakieś wyjście to i tak muszą mieć w torebce coś swojego. Bo żeby uzupełnić, bo pani to albo zliże, nie albo zje. No ale i tak jakby... No nie, no to wiadomo, no, to ja pomaluję, tylko no, chodzi o to, jaki kolor pani preferuje? No czerwony. Może chce pani sobie wybrać? Brać. Nie wiem, może być ten na przykład. Ten, dobra. Mogła pani rozchylić usta? O, o, właśnie, bo ja muszę w ten sposób pomalować. A tak, ma pani ze sobą coś, jakiś kolor, żeby później uzupełnić, tak? Coś na imprezie. Dobra, dołożę teraz, żeby było więcej tego błyszczyku. Ja bym teraz dodała jeszcze trochę, jeżeli pani chce, rozświetlacza. A gdzie? Pod oczami, żeby tak rozjaśnić bardziej oczy. Wie pani, to chyba nie. Nie. To. Ja bym dała tego troszeczkę. Tylko tu. Gdzie pani troszeczkę tak po prostu. Nigdzie więcej, bo żeby nie robić tak zwanego festynu. Po prostu kości policzkowe pani. Tylko. Rysuje. Tak, tak, tak. No okej, okay, bo no, myślałam, że pod oczami, że tutaj myślałam, żeby. Nie, 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 bo to, nie, okay. nie, nie. Ogólnie mam 4% baterii i tutaj ten makijaż nie wygląda tak źle, ale jak mi działała lusterko, to była kurwa masakra. Odezwę się do was już w domu. Okej, okay, szczerze, nie wiem od czego zacząć. Nagrywam od razu po powrocie do domu. Tak mi się wydawało, nie wiem czemu, ale wydawało mi się ogólnie, że jest jakoś... wygląda lepiej ten makijaż w tym świetle, ale dlatego, że tam było w ogóle ciemno jak w dupie. I gdyby nie ja, to ona by w ogóle nie włączyła tej takiej, tego takiego, wiecie, małego ring lighta. Musiałam tam siedzieć na tym, wiecie, jakby fotelu rozkrakiem, żeby trzymać kolanem tą lampkę, co nie? Bo nie wzięłam swojej, kurwa, nie wiem od czego zacząć. Konturing nosa. Chciałabym powiedzieć, że ja to nagrywam od razu po przyjeździe do domu. Ja pierdolę. Jakby muszę to od razu zmyć z twarzy, dlatego że oczywiście użyła na mnie brudnego beauty blendera. Ja byłam w szoku, ja tam przyszłam, jakby, ja nie wiem nawet od czego zacząć, słuchajcie, ja jestem w szoku, że ona się nie wstydziła pokazywać tych, wiecie, kosmetyków, na których ona, jakby, wiecie, pracuje, co nie? Jakby masakra, to były wszystkie, jakby, takie paletki najtańsze z marki Sephora, które były na święta w 2016, coś takiego, co nie? I ona mi powiedziała, że żuchwę tutaj trzeba zatuszować, że za dużo mam żuchwę, o co ci chodzi, proszę. Girl! Te brwi w ogóle chciałabym zaznaczyć. Słuchajcie, jak ona mi pojechała z tymi brwiami, to ja już wiedziałam, że to będzie kurwa koniec. Ja wiedziałam, że to będzie kurwa koniec, dlatego że nawet jak byłam brunetką, to nikt nigdy nie zrobił mi tak ciemnych brwi, dosłownie. Jakby konturing nosa. Oczywiście każdy pędzel, którym ona przejeżdżała po mnie, bolał mnie w chuj, po prostu był taki szorstki, po prostu jakby wiecie, wydaje mi się, że nawet nie chodziło o to, o te pędzle, że one były szorstkie czy coś takiego, tylko po prostu one były brudne od lat i jakby wiecie, kosmetyki się zaczęły się zbierać na włosiu i zaczęły się robić takie mega, mega, mega twarde. A jak jeszcze mi tą kredką po prostu jeździła po powiekach, których mi w ogóle nienawidziła mi tych powiek. Jakkolwiek w ogóle jakąś tą bazę dała, nie wiem co to była za baza w ogóle. Ja czułam jak moją delikatną, bo ja mam ogólnie bardzo delikatne powieki. Ja czułam jak ona mi rozrywa moją delikatną skórkę z powiek dosłownie. Naprawdę myślałam, że coś mi się stanie. Słuchajcie, teraz patrzę w lustro, muszę się po prostu przyjrzeć. Fuck. Doczepiła mi, jedyne co mogę dziś powiedzieć, to to, że doczepiła mi w miarę spoko rzęsy, w sensie, dlatego, że nie doczepiła mi praktycznie nic, to wygląda to spoko, bo doczepiła mi chyba z trzy kępki. Trzy, tak,
Znaczy piła mi chyba po 3 kępki na każde oko, może na drugim jest trochę więcej. Plusy są takie, że nie kasowała jak niektóre te baby pojebane po 200 zł, tylko skasowała mnie 140 zł, co uważam i tak za takie coś. Jakby wiecie, niektórych ludzi to jest dniówka, a ona za takie gówno skasowała mnie 140 zł i tak, wiecie. Ja wiem, że mam mały nos i dużo się osób w ogóle pyta, czy mam operację zrobioną na nos. No powiem wam, że teraz to byście mnie nikt nie zapytał. Teraz bym raczej zaczęli wysyłać, kurwa, linki do chirurgów plastycznych, żeby sobie zrobić. Ogólne wrażenia. Pani była w miarę miła. To był chyba najbardziej niehigieniczny jakby salon, w którym byłam. Dlatego, że tak, ona miała rozpuszczone włosy. Kiedy mnie przywitała, w ogóle od razu weszła ze mną do tego pokoiku. Nie widziałam ani razu, żeby wyszła. Specjalnie patrzyłam, w ogóle nie umyła rąk. Jej włosy cały czas leciały mi na twarz. Kiedy to się wszystko już skończyło, to poprosiłam ją o szklankę wody i ona myślała, że nie widzę. I ona wzięła butelkę plastikową, która leżała w jakimś takim obrzydliwym zlewie. Napełniła ją wodą z takiego obrzydliwego kranu i wzięła tą butelkę i wlała do szklanki i ja takie thank you very much. Udawałam, że piłam i tak dalej. Jeszcze ona mi dojebała. Szkoda, że pani do mnie wcześniej na regulację nie przyszła, żebym wyszła po prostu z takimi nitami czarnymi. Thank you very much, babe. Kurwa, trudno powiedzieć, ale szczerze, nie była niemiła. Nie kazała mi wychodzić na dwór, żeby nakładać bronzer, żeby było światło. Dlatego nie jest jakby, wiecie, najgorsza. Ale gdyby nie to, to byłaby najgorsza naprawdę. Sami ocencie, kochani. Słuchajcie, zapraszam was jeszcze raz na mojego Instagrama, Twittera oraz TikToka. Mam nadzieję, że wam się podobało. I słuchajcie, wiem, że lubicie te odcinki. Mam nadzieję, że nie dlatego, że chcecie po prostu, żebym była paskudna i obrzydliwa i żeby mi po prostu wyszły wszelkiego rodzaju syfy na twarzy, ani żadne jakieś choroby. Jeszcze tym bardziej mi się jeszcze włosy rozjebały. Wyglądałam naprawdę jak crackhead. Kiedy czekałam na taksówkę, jakby naprzeciwko tego lasu, gdzie to było, to czułam się po prostu jak taka, wiecie, prostytuta ze Stanów, która stoi przy drodze i nie wiem, i wiecie, i tak macha ręką, jak wiecie o co by, naprawdę. I kiedy ja wsiadałam, to po prostu trzymałam telefon tak, jak Paris Hilton, po prostu, że niby jestem zarobiona. Po prostu masakra. No muszę iść to zmyć, dobra. Słuchajcie, właśnie jestem w łazience i po prostu wyszorowałam sobie całą twarz i aż musiałam sobie przypomnieć, jak wyglądam, bo naprawdę ten makijaż jakby tak mi samoocenę zepsuł, że aż po prostu naprawdę musiałam się zobaczyć bez makijażu, że wszystko jest jednak na miejscu i w porządku, bo naprawdę, ale i tak jakby czuję, że coś mi się będzie robiło, jakby wiecie, na brodzie albo na tym. Szczerze, jakby boję się. Mam nadzieję, że wam się podobało, kochani. Jaka jest wasza ocenka? Dobra, pa pa, love you.